każdy z prawdziwie wierzących katolików ma wokół siebie wielu letnich chrześcijan, takich możemy ich nazwać nominalnych, czyli z nazwy, którzy mają cały zestaw sakramentów, ale już więcej nie chcą, nie będą przychodzić kolejny raz. I teraz co zrobić, aby przebić się przez powłokę tego świętego spokoju? Są trzy sposoby nawrócenia innych. Reszta to bajka albo nadzwyczajne cuda. Pierwszym jest modlitwa. Tak jak święta Monika przez 30 lat modliła się o nawrócenie swojego syna Augustyna, tak każdy chrześcijanin powinien omadlać tych opornych wierze. Czasami efekty są tak rewelacyjne, jak w życiu świętej Moniki, która wymodliła nie tylko nawrócenie, ale całe przeorientowanie życia świętego Augustyna i osiągnięcie przez niego, jak sama nazwa wskazuje, świętości. Czasami ta modlitwa jest bardzo dramatyczna, wymaga ogromnej cierpliwości, wielu lat modlitwy, ale warto, choćbyśmy mieli wziąć różaniec i odmówić całą nowennę pompejańską. Drugi sposób to braterskie upomnienia, oczywiście w niezbyt dużej ilości, aby nie przedobrzyć. I przede wszystkim muszą one zostać wypowiedziane z miłością, ponieważ jeśli ktoś wyczuje, że chcemy go przyciągnąć na swoją stronę, to automatycznie się zamknie, wyrosną emocjonalne kolce, które spowodują, że będziemy oddalać się od siebie. Bo my powinniśmy chcieć dla kogoś rzeczywiście dobra, a nie tylko tego, aby nim sterować. Dlatego niech to będzie kierowane autentyczną miłością. Trzeci pomysł na to, aby pomóc innym w nawróceniu, to świadectwo. Każdy z nas chce być szczęśliwy. Dlatego jeśli obok siebie spotykamy osobę, która już jest szczęśliwa, to pytamy, skąd ona ma tę radość, jak do tego doprowadziła. I jeśli powiążemy kogoś szczęście i samorealizację z wyznawaną przez niego wiarą, to od razu będziemy bardziej się ku niej skłaniali. Tak, to jest takie proste. Nie pomyliłem się, tylko pozostaje pytanie, czy my rzeczywiście przeżywamy naszą wiarę z pasją, jak my podchodzimy do konfesjonału, ponieważ jeśli widać w nas rozżalenie, jakąś niechęć, to, że nie potrafimy przeżywać tego wszystkiego z satysfakcją, no to po co zachęcamy do tego innych? Wtedy to gadanie jest tylko psu na budę, to nie ma sensu, pojawia się zgrzyt.